Lewoča. Miasto u podnóży Gór Lewockich na Spiszu zachwyca. To bajkowe miejsce otoczone średniowiecznymi murami tętni energią i niepowtarzalnym klimatem. Miejscami możesz się tu poczuć tak, jakbyś znalazł się w średniowieczu albo w czasie pełnego rozkwitu wolnego miasta królewskiego. Ślady osadnictwa w tym miejscu pochodzą z epoki kamienia łupanego. W XI wieku w okolicy dzisiejszej Bramy Koszyckiej istniał murowany romański kościółek pod wezwaniem Świętego Ducha. Pierwsze osady słowiańskie z Lewoczy pochodzą z XII wieku. Miasto handlowało z Krakowem, Wenecją i miastami Hanzy. W XII wieku król węgierski Gejza II osiedlił w tym rejonie osadników niemieckich z Saksonii. Z dokumentu wydanego przez Belę IV w 1249 roku wynika, że osadę na terenie Lewoczy założyli niemieccy koloniści. Miasto było siedzibą Związku Sasów Spiskich. Miasto rozwijało się dynamicznie, bo kolejni władcy zwalniali kupców lewockich od płacenia cła na granicach, obdarzali ich przywilejami wyłączności handlu detalicznego na terenie miasta. Tutejsi kupcy byli głównie pośrednikami w handlu między Polską a Węgrami i krajami bałkańskimi. Do Polski wozili miedź, żelazo, antymon i inne metale, skóry, wino, suszone owoce, drogie materiały i wschodnie przyprawy. Z Polski importowali sól, ołów, sukno, płótno, chmiel czy solone ryby. Jednocześnie rozwijało się miejscowe rzemiosło. Pracowali tu liczni kowale, płatnerze, nożownicy, złotnicy, kamieniarze, a także rzeźnicy, szewcy, korzusznicy i wiele, wiele innych profesji. Działały dobrze zorganizowane cechy. Bogactwu i wzrostowi znaczenia miasta sprzyjało położenie na szlaku handlowym Via Magna. Miasto w swojej historii przeżywało ciężkie okresy podczas trawiących je pożarów, epidemii, najazdu Turków, Husytów, oblężenia przez wojska cesarskie. Ale zawsze po takich klęskach udawało mu się podźwignąć. Oprócz rzemiosła i handlu w mieście kwitła nauka. W drukarni Brewerów założonej w 1625 roku drukowano połowę wszystkich książek obejmujących obszar dzisiejszej Słowacji. Po latach dominacji Niemców miasto uległo slawizacji. W XIX wieku stało się ważnym ośrodkiem narodowego ruchu słowackiego. W Lewoczy powstała pieśń nad Tatrą Sablyska, która została później przyjęta jako hymn państwowy Słowacji. W XX wieku, kiedy Niemcy napadli na Polskę, miejscowy garnizon wojskowy zbuntował się przeciwko udziałowi Słowacji w hitlerowskiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku. Lewoccy Niemcy uciekli przed Armią Czerwoną na zachód. W Lewoczy jest mnóstwo zabytków. W całości jest zachowane stare miasto na planie nieregularnego owalu, otoczone murami obronnymi. Zwraca uwagę dobrze zachowana siatka ulic z wielkim prostokątnym rynkiem, jednym z największych w Europie. W 2009 roku zabytki Lewoczy zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W otoczeniu rynku znajdują się kamienice mieszczańskie. Jest ich około 60. Kamienice te należały niegdyś do bogatych kupców. Pierwotnie na ogół były jednokondygnacyjne, ale po przebudowie dodano drugą, ewentualnie trzecią kondygnację. Było to w wieku XVI i XVII. Na kamienicach zachowało się wiele gotyckich detali z XIV i XV wieku, między innymi portale. Wśród nich najładniejsza jest kamienica Turzonów pod numerem 7. Posiada ona renesansową attykę i bogatą dekorację z grafitową na froncie. W Lewoczy są też inne ciekawe kamienice, na przykład kamienica Spilenbergów, kamienica Krupków, kamienica Mariasich i kamienica Hainów, w której mieściło się kiedyś dawne liceum ewangelickie. W Pierzei Wschodniej wyróżniają się kamienica mistrza Pawła. Obecnie w tej kamienicy mieści się siedziba muzeum. O mistrzu Pawle opowiemy obszerniej w materiale dotyczącym kościoła św. Jakuba. Jest to fascynująca postać, która jest nieodłącznie związana z Lewoczą i musicie o niej usłyszeć. Nie można też nie wspomnieć o kamienicy Brewerów, którzy zajmowali się drukarstwem i rozpowszechniali słowo pisane. Poza rynkiem wznosi się około 200 kolejnych domów. Często są w złym stanie albo całkowicie zrekonstruowane, poczynając od połowy lat 90. XX wieku. Miejmy nadzieję, że znajdą się finanse na odnowienie podupadających zabytków. Warto też zatrzymać się przy ulicach Małej, Różowej i Żackiej, gdzie znajdują się oryginalne małe domki dawnej biedoty lewockiej. Przy rynku znajduje się też Wielki Dom Żupny. Do 1923 roku był siedzibą Żupy Spiskiej. Zbudowany został w latach 1806–1826 w stylu klasycystycznym i uważany był za najpiękniejszą siedzibę Żupy na całych dawnych Węgrzech. Również przy rynku znajduje się Mały Dom Żupny w stylu renesansowym, przebudowany. Była to pierwsza siedziba Żupy Spiskiej. Kamienice i domy zachwycają. Każdy z nich ma swoją niepowtarzalną historię. Cennymi zabytkami Lewoczy są również posadowione w tym mieście kościoły. Jest między innymi stary kościół minorytów, tak zwany gimnazjalny, w pobliżu polskiej bramy. Jego gotycka architektura szokuje. Jest z pierwszej połowy XIV wieku. a wyposażenie barokowe z XVII wieku powala. Nie można ominąć tego miejsca i nie można tego kościoła nie zobaczyć, zwłaszcza, że znajdują się tam przesympatyczni ludzie, którzy oprowadzają z wielkim sercem po tym zabytku. Kolejna perełka, nowy kościół i klasztor minorytów, znajduje się przy ulicy Koszyckiej, tuż przy Koszyckiej Bramie. Jest on wybudowany w stylu barokowym i pochodzi z XVIII wieku. Kolejna niesamowita budowla to kościół ewangelicki. Znajduje się w pobliżu ratusza, w południowej części rynku. Został wybudowany w stylu klasycystycznym w latach 1825–1839. W Lewoczy znajduje się też dawny konwikt jezuitów. Pierwotnie był w stylu barokowym. Obecnie jest to siedziba Instytutu Jurija Palesa, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberoku. Wygospodaruj też czas i siły na zwiedzenie murów obronnych, które okalają całe średniowieczne miasto. Znaczne fragmenty murów z XIV do XVIII wieku, które liczyły pierwotnie około 2500 metrów długości, są w dużej części rekonstruowane lub już zostały zrekonstruowane. Mury obronne posiadają 6 baszt i 3 bramy. Bramę Koszycką, Bramę Męcharacką i tę najważniejszą dla nas Polaków, Bramę Polską. W Barbakanie przy murach mieści się restauracja i hotel. Od strony murów zobaczysz też ciekawe wzgórze, na którym znajduje się Słowacka Częstochowa. Wzgórze to znajduje się 2 km na północ od Lewoczy i jest tam sanktuarium maryjne Mariańska Hora. Jest to najpopularniejszy cel pielgrzymek słowackich katolików. 3 lipca 1995 roku Jan Paweł II celebrował tam mszę świętą dla 650 000 wiernych. O tym miejscu opowiemy Wam w odrębnym filmiku. W centrum rynku znajduje się też niesamowity obiekt. Gotycki kościół farny pod wezwaniem św. Jakuba. Jest to kościół trójnawowy, a po katedrze koszyckiej jest to drugi co do wielkości kościół gotycki na Słowacji. Długość 49,5 metra, szerokość 27,4 metra, a wieżę ma wysoką na 67 metra. Jest to niesamowita i niepowtarzalna budowla, a w swoim wnętrzu kryje prawdziwe cuda. Ale o tym opowiemy w odrębnym filmiku. W centrum placu znajduje się ratusz, pierwotnie gotycki z końca XV wieku. W obecnej postaci po przebudowach późnorenesansowy z XVI i XVII wieku. Ratusz jest powszechnie uznawany za symbol miasta. Tuż przy ratuszu znajduje się kuta klatka hańby z 1600 roku. Jest to pręgierz przy ratuszu. Pierwotnie stał na miejscu dzisiejszego kościoła ewangelickiego. Później pręgierz był własnością rodziny Probstenów, którzy ponownie darowali go miastu w 1933 roku. Od tego czasu stoi na obecnym miejscu. Uważajcie, żebyście nie trafili do klatki hańby.